Porozmawiamy o dwóch formacjach. Jednej, która jest najskuteczniejszą formacją klasyczną w historii, czyli o formacji ramię-głowa-ramię, w skrócie formacji RGR. I tutaj pokażę cztery rodzaje zleceń, które będziecie w stanie sami składać. Oczywiście zachęcam na początku składać te zlecenia na koncie demonstracyjnym, bądź oglądać i śledzić te sygnały transakcyjne i komunikaty, które ja generuję, tak żeby w 100% wiedzieć o czym mówimy. Czyli najskuteczniejsza formacja, jaka jest, to jest formacja RGR. Minusem jej jest oczywiście to, że w zamian za to jest, że jest bardzo skuteczna. Takie bardzo dobre sygnały w oparciu o tą formację pojawiają się zdecydowanie zbyt rzadko, niż ja bym sobie tego życzył. Druga formacja, którą dokładnie dzisiaj omówimy, mam nadzieję, że czas pozwoli, to jest formacja trójkątów, a więc najczęściej spotykana formacja na wykresach. Czyli omówimy najczęściej spotykaną i najefektywniejszą formację. To, co jest istotne, to, że omówimy ją przede wszystkim pod kątem tego podłoża psychologicznego. Formacje klasyczne sprawdzają się nie dlatego, że jest jakiś wzorek na wykresie, tylko dlatego, że odzwierciedla on schemat psychologiczny, czyli co robią duzi gracze, kiedy kupują gracze średnioterminowi, co robią gracze długoterminowi, to sobie dokładnie opiszemy. Pokażę Wam też trzy techniki, w jaki sposób wzmacniać formację, tak aby jej skuteczność z około 70% urosła nawet do 90%, a więc mamy tutaj temat nachylenia linii, korelacji, a także dywergencji. Postaram się te tematy dość dokładnie opisać i pokażę, zaprezentuję zarządzanie kapitałem, które spowoduje, że spokojnie przez lata będziecie utrzymywali się na rynku bez konieczności czyszczenia rachunków handlowych, czego nikomu nie życzę. Wystarczy stosować się do tych zasad, które opowiem, i tutaj mogę gwarantować, że tego wyzerowania konta nie będzie. Żeby Was przekonać teraz i pokazać Wam troszeczkę statystyk, czyli jak to dokładnie wygląda, pokażę statystyki z bardzo, bardzo popularnego portalu, jakim jest AutoChartist. Na pewno kojarzycie. AutoChartist zajmuje się szukaniem, taką troszeczkę automatyzacją procesu inwestowania w oparciu o formacje, czyli algorytmem szuka tych formacji. Natomiast popatrzmy, jak wyglądają statystyki z rynku walutowego, bo to właśnie na rynku walutowym inwestujemy, jak wyglądają te statystyki z perspektywy omawianych przez nas formacji. Oczywiście w tej tabeli, czyli najbardziej po lewo na naszym slajdzie, mamy wymienione, wylistowane formacje, w tym formację, którą dzisiaj będziemy omawiać, czyli formację Head & Shoulders, RGR i jej odwróconą wersję. Patrząc na jej skuteczność, proszę zobaczyć, według AutoChartist ta skuteczność przekracza 80%. Jest to bardzo, bardzo wysoko, co oznacza też, tutaj nie ukrywam, że brane pod uwagę jest to pierwsze wzmocnienie, które na rynku, które wymieniłem wcześniej, czyli kwestia nachylenia linii, natomiast te współczynniki prawie do 90% możemy, czy też jesteśmy w stanie, nazwijmy to, poprawić. To, co jeszcze chciałem dodać, to, że strategia, którą będziecie mogli śledzić, ona generowana jest na określonym interwale, na określonym przedziale czasowym. I tutaj z prawej strony wkleiłem statystyki odnośnie sprawdzalności formacji klasycznych z perspektywy interwału. Tu mamy M15, M30, H1, H4, a także D1. Teraz proszę zobaczyć, że tą największą efektywność osiąga się na interwałach M30 H1 i ona wynosi około 67%. Patrząc globalnie, czyli patrząc z perspektywy wszystkich formacji klasycznych, to spowodowało, że podjąłem decyzję i od 2 lat nie schodzę
poniżej interwału H1. To jest mój główny interwał, na którym dokonuję transakcji, na którym analizuję wykresy i na którym szukam już ostatecznego miejsca do zajęcia pozycji. Dlatego, że ja oczywiście zwracam uwagę na to, jaki jest trend na tych większych interwałach, natomiast kluczowy z perspektywy skuteczności formacji jest interwał H1. Dlaczego jest on też tak ważny? Dlatego, że H1, czy też zamknięcia i otwarcia świeczek typu H1, każdy ma takie same. W przypadku H4 już jest ten problem, że ktoś może mieć przeniesioną czy inną strefę czasową i już widzi inaczej, natomiast H1 zamykają się i otwierają się tak samo w Londynie, tak samo w Nowym Jorku, a to powoduje, że widzę to samo, co widzą inwestorzy na innych rynkach. Nie schodzimy poniżej interwału H1 i przejdziemy do tej formacji najskuteczniejszej. Dodam tylko, że jeżeli ktoś chce handlować klasycznie, nie ma lepszej książki niż książka po raz pierwszy wydana w latach 80. i poprawiona jeszcze na początku lat 90. Analiza techniczna rynków finansowych Johna Murphy'ego. To jest książka, do której ja zawsze wracam i to jest książka, która w mojej ocenie najlepiej oddaje i najlepiej opisuje formacje cenowe. Połączona jest z ćwiczeniami, a więc tym bardziej i tym goręcej rekomenduję zapoznanie się z, jak to już przyszło ją nazywać, Biblią analizy technicznej. Przejdźmy zatem do tego, jak wygląda i co jest tutaj istotnego w przypadku formacji. Teraz tak, zanim powiemy o tym, jak ta formacja wygląda, to kluczowe jest określenie już na samym początku, jaki mamy trend. A więc ważne jest, żebyśmy wiedzieli, czym jest trend. Trend oczywiście jest to sytuacja, w której układ dołków, wierzchołków pojawia nam się w podobnym czy w takim samym schemacie. Czyli jeżeli dołki, wierzchołki są rosnące, mówimy, że mamy do czynienia z trendem wzrostowym, to jest oczywiście po lewej stronie. W przypadku, gdy dołki i wierzchołki są na coraz to niższych poziomach, mówimy o formacji, o trendzie spadkowym. Dlaczego jest to tak istotne? Dlatego, że formacja RGR zapowiadać nam będzie odwrócenie trendu w przypadku trendu wzrostowego, ale jeżeli formacja RGR pojawi nam się w trendzie spadkowym, na przykład tutaj, będzie zapowiadała kontynuację tendencji. Czyli to określenie, w jakiej tendencji się znajdujemy, jest mega istotne z perspektywy tego, czy chcemy dokonać transakcji zyskownej, czy transakcji stratnej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku odwróconej formacji głowy z ramionami. Czyli jeżeli ona występuje w trendzie wzrostowym, zapowiada wzrosty, natomiast gdy występuje w trendzie, przepraszam, gdy występuje w tak, jest to kontynuacja, natomiast w przypadku, gdy występuje w tendencji spadkowej i pojawi nam się na przykład tutaj formacja odwróconej głowy z ramionami, ona zapowiadać będzie nam wzrosty. To jest o tyle fajna formacja, że w miarę współgra z naszymi emocjami. Dlatego, że mało osób, widząc tendencję spadkową, szuka miejsca, gdzie może sprzedać, tylko podświadomie szukamy miejsca, cena spadła nisko, gdzie mogę kupić. Ta formacja powoduje, że to miejsce mniej więcej jest zaznaczane. Stąd dość dobrze pod kątem psychologicznym możemy tą formację wykorzystywać w codziennym handlu. Dużo gorzej handluje się z formacjami, oczywiście jeżeli startujemy, bo osoby dojrzałe pod kątem tradingu, jak widzą tendencję spadkową, to oczywiście szukają miejsca do tego, żeby dobrze sprzedać. To nie podlega żadnej dyskusji. I na czym polega formacja ramię, głowa, ramię? Mamy do czynienia z trendem, czyli najpierw musimy zauważyć, że ta linia nie jest zbyt idealna, bo jest obana myszką, ale musimy zauważyć na początku jakąś tendencję. Tutaj oczywiście mamy do czynienia z tendencją wzrostową. Każdy kolejny wierzchołek jest wybijany i każdy kolejny dołek znajduje się na coraz to wyższym poziomie. Pierwszym ostrzeżeniem tej formacji, zmienię może kolor, pierwszym ostrzeżeniem jest spadek. Spadek prawie, że w okolice poprzedniego dołka.
To powoduje, że widzimy, że podaż była mocniejsza, czy też osób, które kupowało, było mniej i sprzedającym udało się zepchnąć tą cenę prawie że w okolice poprzedniego dołka. To jest zwykle pierwsze ostrzeżenie dla osób, które kupują. Drugie ostrzeżenie jest na prawym ramieniu. Polega ono na tym, że nie wybijamy poprzedniego wierzchołka, bo poprzedni wierzchołek znajduje się na tym poziomie, natomiast pojawia się na przykład jakaś mniejsza formacja z price action zapowiadająca spadki na poziomach niższych niż poprzedni wierzchołek. To jest to drugie ostrzeżenie. Trzecie ostrzeżenie i miejsce do takiego ostatecznego zajęcia pozycji, to nie jest pierwsze miejsce do zajęcia pozycji, ale takie książkowe, które w tej książce Murphy'ego możecie Państwo zauważyć, czy też przeczytać o tym podejściu, to jest wybicie linii łączącej dwa dołki formacji. Czyli tutaj dokonujemy tej sprzedaży, jeżeli mówimy o takim książkowym rozegraniu tej formacji. To, co jest istotne, to to, że w przypadku formacji RDR bardzo często mówimy o tym, że cena powraca do tej linii, tak zwanej linii szyi, czyli linia rysowana po dołkach tej formacji, to jest linia szyi i następnie kontynuuje ten trend. Czyli mamy możliwość ewentualnie, jeżeli nie załapaliśmy się na pierwsze miejsce do zajęcia pozycji, na ewentualną ponowną sprzedaż przy ruchu powrotnym. Książka też i w książce Murphy'ego również możecie się z tym spotkać. Mierzenie, czyli jakiego ruchu oczekiwać. Odmierzamy od najwyższego punktu formacji do najniższego poziomu, czyli mniej więcej odmierzamy tą wysokość i przekładamy ją od punktu wybicia. Tak? To tutaj, czyli przekładając ją od punktu wybicia, możemy stwierdzić, że będzie określony take profit. Ważne jest to, żebyście nigdy, przenigdy nie naciągali tej profitu. Jeżeli wyjdzie Wam, że zajmując tutaj pozycję, tak, w tym miejscu, czyli w okolicach linii szyi, stop loss ustawiony dobrze, czyli nad prawym ramieniem, jest w stosunku do tej profitu 1:1, albo co gorsza, ryzykujecie więcej niż możecie zarobić, taką formację nie rozgrywacie. Czyli zawsze przed rozegraniem jakiegokolwiek układu kluczowe jest to, żebyście określili określili ryzyko, które na transakcji podejmujecie. Formacje klasyczne są skuteczne tylko i wyłącznie dlatego, że zysk do ryzyka nigdy nie jest gorszy od 1:1. Ja nigdy nie otwieram pozycji, w której ryzykowałbym więcej niż mógłbym zarobić i to powoduje, że jestem w stanie utrzymywać linię kapitału wznoszącą się. Tak jest w przypadku oczywiście formacji klasycznych. Są systemy, które przy niskim współczynniku zysku do ryzyka są w stanie wyciągać fajne wyniki, natomiast dla mojego komfortu psychicznego takich rzeczy sobie nie funduję i po prostu takiego scenariusza nie rozgrywam. Teraz jak to wygląda z perspektywy, gdybyśmy popatrzyli na tą formację z perspektywy kontynuacji trendu. Proszę zauważyć, że bardzo dużo osób tutaj, ponownie wezmę nasz mazak, będzie pierwsze, co będzie widziała, to, żeby zagrać tutaj na sprzedaż, czy będzie formacja głowy z ramionami. Natomiast niezwykle często ta formacja przybiera kształt też trójkąta symetrycznego. A więc nie możemy zapomnieć o tym, żeby wystawić nie jedno, ale dwa zlecenia. Jedno na kupno, zgodne z trendem. Trend powinien być kontynuowany. To jest bardziej prawdopodobny scenariusz, oczywiście, jeżeli przybierze ono taką postać. A dopiero drugim zleceniem, które wystawiamy, czyli to drugie zlecenie, to jest to zagranie na spadki. Tak?
to wzmocnienie, te trzy wzmocnienia, czyli dywergencja, nachylenie linii szyi, a także korelacja, będzie powodowało, że będziemy w stanie określić, że to jest jednak ramię, głowa, ramię, czyli RGR, a nie formacja trójkąta. Nie zapominajcie o tym, dlatego że bardzo dużo osób traci ten fajny ruch kontynuacyjny, w rezultacie czego musi się męczyć i trafia też na jakieś fałszywe wybicia. My te fałszywe wybicia na dzisiejszym spotkaniu, mam nadzieję, że każdy z Was będzie w stanie już je odfiltrowywać, przynajmniej z perspektywy tych dwóch formacji, które dzisiaj sobie omawiamy. Ok? Podzielmy sobie powstawanie naszej formacji ramię, głowa, ramię z perspektywy psychologicznej. Czyli pierwszy etap to jest ten, w którym możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z tendencją. W takim przypadku gracze średnioterminowi, ci z większym kapitałem, szukają miejsca do kupna, natomiast gracze długoterminowi po prostu długą pozycję, którą mają na rynku, utrzymują. Drugi element to jest sytuacja, w której gracze mniejsi dołączają się i jeszcze tą cenę podbijają, tak? Czyli gracze długoterminowi, średnioterminowi tą pozycję utrzymują. Kolejny bodziec jest na etapie trzecim, gdzie ta chciwość graczy drugich zamieniana jest w ich panikę, co powoduje, że zamykają pozycję, bo na przykład dokonali kupna po takich cenach, które tutaj zaznaczam, a więc spadek powoduje panikę i zamykanie ich pozycji. Tutaj jeszcze gracze długoterminowi, średnioterminowi utrzymują pozycję. W czwartym etapie pojawia się nam nadzieja osób, które handlują średnioterminowo, gdzie oni tą pozycję jeszcze utrzymują, natomiast fakt, że nie udaje się przebić głowy, tak, i mamy formację jakąś odwracającą trend, powoduje, że gracze średnioterminowi zaczynają uciekać, sprzedawać, a więc osłabiać kurs, natomiast gracze długoterminowi z pozycji wychodzą w momencie przełamania, czyli tego etapu piątego, a jak gracze długoterminowi wychodzą, zaczyna się robić panika i mamy ten impuls, mamy bardzo mocny spadek. To, co jest fajne w tej formacji, to, że jeżeli dobrze, prawidłowo zidentyfikowaliście tą formację, to zajmując pozycję w okolicach przebicia linii szyi, możecie bardzo szybko przesunąć zlecenie zabezpieczające, czyli stop loss, na poziom break-even. Ja zawsze przesuwam nie na poziom break-even, tylko na poziom przynajmniej plus 2 pipsów. Oczywiście lepiej z perspektywy psychologicznej się czuję, natomiast nie ma to absolutnie w dłuższym terminie wpływu na wynik, jaki osiągam. To jest ten fajny element z perspektywy zarządzania kapitałem. Tutaj szybko możecie przesunąć zlecenie stop loss na break-even. Oczywiście przejdziemy sobie do terminalu i na terminalu poustawiamy te zlecenia, żeby nie być gołosłownym, bo wiadomo, że praktyka a teoria to są dwie zupełnie różne rzeczy. I tutaj mamy przykład. Spotkanie jest nagrywane, dlatego chciałem też zaprezentować to w postaci tabelki. Tutaj widzimy, że gracze średnioterminowi i gracze długoterminowi utrzymują pozycje długie. Na etapie drugim również. Na etapie trzecim już ci gracze średnioterminowi zmieniają swoje ustawienie na sprzedaż, długoterminowi utrzymują kupno, natomiast w czwartym etapie jeszcze widzimy, że tutaj zaczynają się te wahania i gracze średnioterminowi zaczynają tracić pewność siebie w rezultacie, co też powoduje, że zaczyna się robić panika i powstaje i kształtuje nam się bardzo ładne prawe ramię. Z perspektywy psychologii to jest bardzo fajny wykres, do której ja zawsze wracam. To jest, proszę zobaczyć, przejście z chciwości i tej pewności siebie,
aż do, oj, sekundkę, troszeczkę, o, jeszcze raz spróbujmy, od chciwości i pewności siebie w tym pierwszym etapie, aż do nadziei i strachu, a jak pojawia się nadzieja i pojawia się strach, na tej czerwonej linii zaznaczonej na wykresie zaczyna się robić piękny impuls spadkowy. Jeżeli ktoś handluje na akcjach, czy też na rynku akcyjnym, to w takim przypadku jest jeszcze lepiej. Dlaczego? Dlatego, że ponad 90% rynku jest ustawionych w pozycjach tylko i wyłącznie długich. I jedyne, co mogą robić, to uciekać z tonącego statku. Natomiast w przypadku rynku walutowego mamy ten fajny atut, że możemy sprzedawać, tak? Również możemy zajmować pozycje na CFD, na akcje. Mogą być to pozycje krótkie. I to jest tak naprawdę ten jeden z argumentów, który zadecydował, że mój główny portfel jest portfelem forexowym, a nie jest portfelem akcyjnym. Proszę zobaczyć, jak wygląda to przejście. W pierwszym etapie gracze średnioterminowi, długoterminowi, ich cechuje pewność siebie, połączona z chciwością. W etapie drugim, czyli w momencie, kiedy ten kurs wybija jeszcze kolejne wierzchołki, pewność siebie wzrasta, mamy ten plusik i jest to pewność siebie graczy średnioterminowych i graczy długoterminowych. W przypadku punktu trzeciego, czyli tego głębszego spadku niż oczekiwaliśmy, bo proszę zobaczyć, bardzo dużo osób, czy mnóstwo książek mówi o tym, że rysujcie linię trendu, one się nam świetnie sprawdzają, natomiast ja mogę już od razu powiedzieć, że linie trendu są świetnym narzędziem, jeżeli chcecie sobie handlować na wykresie historycznym. Natomiast w przypadku realnych rachunków odradzam handel w oparciu o samą linię trendu, dlatego że jest ona nieefektywna. Na historycznym wykresie bardzo ładnie znajdziecie poziomy, gdzie linia trendu się sprawdzała, natomiast generalnie ona się nie sprawdza. Ci, którzy sprzedali w tym miejscu, proszę zobaczyć, ta cena podeszła jeszcze wyżej i tutaj są na stracie, a więc linia trendu w tym momencie nie zagrała dobrze. Ona tutaj spowodowała straty, bo najczęściej ten stop loss jest wystawiany ciasno i z rynku wylatujemy. Ten etap trzeci to jest ten etap, gdzie średnioterminowi zaczynają sprzedawać i teraz ta sprzedaż zaczyna powodować, że z pewności siebie oni wskakują w nadzieję. Czyli tu już jest takie oczekiwanie, że mam nadzieję, że się trend odwróci, tak? Bo tutaj zwykle, jeżeli odwracamy trend, to mówimy o tym, że mamy nadzieję, a nie, że mamy pewność, że się tendencja odwróci. Gracze długoterminowi, czyli z kapitałem, ich cechuje już mniejsza pewność siebie, ale pozycje utrzymują. Na czwartym etapie odbywa się dalej utrzymywanie pozycji graczy długoterminowych i pewność siebie troszeczkę wzrasta, bo mamy podbicie ceny. Gracze średnioterminowi kupują i teraz proszę zobaczyć, że oni zaczynają przechodzić właśnie z tej nadziei na jeszcze większą nadzieję związaną z kupnem. Czyli zaczynają już panikować. Sprzedaż winiła się w kupno, w rezultacie czego na piątym etapie zaczyna się robić panika. Czyli w momencie, kiedy pojawia się strach graczy średnio i długoterminowych, mamy do czynienia z pięknym impulsem. I tak naprawdę ten schemat, czyli formacja RGR nie jest takim schematem, że widzimy to na wykresie i się sprawdza, tylko tam są, za tym wszystkim stoją emocje. Zachęcam do tego, żeby do tego nagrania webinaru i dokładnego przeanalizowania, jak gracze ze skrajnych emocji związanych z nadzieją przychodzą w skrajne emocje związane z chciwością, bo to jest, jeżeli to zrozumiecie, to tak naprawdę formacje klasyczne nie będą dla Was tajemnicą. Co więcej, price action, czyli handel tak stricte bardziej na świeczkach, będzie dla Was zdecydowanie łatwiejszy. W jaki sposób wzmacniać tę formację? Ja oczywiście opowiadam o formacji RGR, natomiast liczę na to, że większość z Was bez problemu odwróci sobie tą formację i formację odwróconej głowy z ramionami, która wygląda w mniej więcej ten sposób, każdy sobie jest w stanie wyobrazić.
tak? Mamy dostęp do Państwa maili, które były zapisane podczas, czy które podawaliście Państwo podczas rejestracji. Ja oczywiście poproszę organizatora dzisiejszego spotkania, czyli brokera Orbex, żeby takie maile wysłał, więc Panie Arkadiuszu, jak najbardziej tak, podeślemy, tak? Ja oczywiście tą prezentację, która jest tutaj, ja ją podeślę w formie też PDF-u, czyli żebyście sami mogli spróbować, czy też przypomnieć sobie, jak ten webinar dzisiejszy wyglądał. Ok, przejdźmy teraz do wzmacniania formacji. Jak skutecznie zwiększyć efektywność formacji? Każdy chciałby z nas zarabiać, żeby każde, wszystkie układy, przynajmniej w 90% nam się sprawdzały. Pierwszym wzmocnieniem to jest nachylenie linii szyi. Dlaczego jest ono tak istotne? Przede wszystkim nachylenie linii szyi powinno być w przypadku formacji, to jest przykład z realnego rynku, bodajże euro-dolar około pół roku temu, to jest oczywiście przykład książkowy po to, żebyście mogli zauważyć tą formację na wykresie świecowym. Ja na rynku walutowym oczywiście zalecam szukanie formacji na wykresie świecowym, a nie na wykresie liniowym. Piny, czy też maksima, minima, które nie należą do korpusu świecy, są niezwykle istotne. Linia powinna być wznosząca się, tak? Czyli ona nie powinna mieć kształtu linii opadającej, co oznacza, że ten dołek nie powinien zejść tutaj. Czy ma ktoś pomysł, dlaczego tak nie powinno być? Czyli dlaczego ta linia nie powinna być opadająca? Chwilka na zastanowienie się. Może będzie miał ktoś jakąś ciekawą koncepcję. Dlaczego ta linia nie może być opadająca? Ja oczywiście za chwilę wytłumaczę, jeżeli tych koncepcji widzę, że są tutaj koncepcje. Nie chodzi o to, że zmieni się formacja. To będzie dalej formacja RGR. Jeszcze próbujemy. Ok, już tłumaczę. Chodzi o to, że w tej formacji tak, to jest jeden. Chodzi o to, że przez to, że linia będzie opadająca, czyli ten dołek zejdzie głębiej, tak, sprzedający nam się rozproszą. W przypadku, gdy tego dołka nie ma, czyli ten dołek wygląda tak jak teraz, czyli jest ta linia wznosząca się, sprzedający, proszę zobaczyć, ci, którzy grają w oparciu o linię trendu, tutaj zaczynają sprzedawać. Ci, którzy grają w oparciu o wybicie poprzedniego dołka, w tym miejscu zaczynają sprzedawać. Ci, którzy handlują w oparciu o zmieniającą się tendencję, tak, czyli to, że zaczynamy generować trend spadkowy, zaczynają sprzedawać, w rezultacie czego ta sprzedaż jest skumulowana i widzimy zwykle bardzo mocną podażową świeczkę. W przypadku, gdy linia jest opadająca, czyli mielibyśmy sytuację, ten dołek spadł tutaj, proszę zobaczyć, ci, którzy grają w oparciu o przebicie poprzedniego dołka, tutaj sprzedali, tak? Ale linia trendu dopiero teraz zaczyna biec tutaj, tak? Więc ci, którzy graliby w oparciu o przebicie jakiejś linii, zajęli pozycję tutaj, tak? Ci sprzedawali tutaj, ci tutaj. Już mamy to rozproszenie, w rezultacie czego nie mamy impulsu. W klasyce chodzi o to, żeby zobaczyć, gdzie większość i co większość będzie robiła. To jest mega istotne. Opadająca linia nam ten proces bardzo mocno nam ten proces zaciemnia. Oczywiście dla osób teraz spostrzegawczych możecie zauważyć, że tutaj powstała nam mniejsza formacja głowy z ramionami z opadającą linią. Natomiast jeżeli popatrzycie dokładnie, to jest to rozproszenie. Ci, którzy grali w oparciu o przebicie dołka, tu zajęli pozycję krótką i kto wie, czy czasem nie wyrzuciło ich na tym wzroście tutaj. Więc to nie jest ładne i łatwe do rozegrania. W przypadku, gdy jest rosnąca, jesteście w stanie fajnie i szybko przesunąć stop loss na break-even. W klasyce o to właśnie chodzi, żeby jak najszybciej przesunąć i zabezpieczyć swój portfel. Taki handel będzie dla Was niezwykle przyjemny, a przede wszystkim niezwykle
bezpieczny. To jest to wzmocnienie. Oczywiście analogicznie, w przypadku, gdy mamy odwróconą głowę z ramionami, to ta linia tutaj, ona musi być opadająca. Oj, sekundkę, troszeczkę mi się zbyt mocno przejechało. Czyli ona musi być tutaj opadająca, wtedy ta formacja jest prawidłowa. Coś tutaj... Wtedy ta formacja jest tutaj prawidłowa do rozegrania. W przypadku, gdy podeszlibyśmy wyżej, znowu mamy to rozproszenie kupujących. I de facto mamy dość duży problem, bo nie wiemy jak i w którym miejscu fajnie tą formację rozegrać. Na to proszę uważać. Jeżeli będziecie stosowali już to wzmocnienie, to skuteczność formacji powinna wzrosnąć o około 5-7%. Nie mówię tutaj z głowy, strzelam liczbami, tylko tak wygląda poprawa sytuacji przez okres ostatnich 3 lat, w momencie, gdy rzeczywiście nie handluję w oparciu o linię opadającą w przypadku RGR-a i linię rosnącą w przypadku odwróconej formacji RGR. To na pewno mocno Wam pomoże. Czyli tu jest przykład, ten kontrprzykład. Większość osób tutaj mogłaby zauważyć, że mamy do czynienia z formacją RGR. Tutaj, tak? Moglibyśmy to zauważyć, czyli mamy tutaj lewe ramię, głowę, prawe ramię. Linia natomiast szyi jest opadająca, w rezultacie czego mamy rozproszonych sprzedających. Część się nadziała tutaj, poszliśmy w górę, robiąc prawe ramię. Część się nadziała tutaj, mamy z powrotem wzrost, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie efektywnie z tej formacji korzystać i proszę Was, nie róbcie tego błędu. To jest podstawowy błąd. Ja wiem, że część z Was może czuć się sfrustrowana, bo ja formację głowy z ramionami, śledząc około 22 do 25 instrumentów, płynnych instrumentów finansowych, jak znajdę jedną formację na H1 w przeciągu tygodnia RGR, to jest dobry wynik, więc nie szukajcie na siłę. Widzicie, spełnia wymogi, handlujecie w oparciu o tą formację. To jest bardzo istotna rzecz w zasadzie w przypadku każdego systemu, z którego korzystacie. Na czym polega korelacja? Czyli wzmacnianie formacji w oparciu o korelację. Rynek walutowy, ale też rynki akcyjne de facto, jeżeli też na to popatrzylibyśmy z tej strony, one są w stosunku do siebie w określonych zależnościach. Na rynku walutowym wygląda to w ten sposób, że jeżeli euro-dolar spada, to najczęściej jest tak, że funt do dolara również spada, dolar do jena wtedy rośnie, a dolar do franka również rośnie. Czyli trzeba zwracać uwagę na te niuanse, czyli jak jedna waluta w stosunku do drugiej będzie reagowała. I tutaj widzimy ładny przykład dwóch sygnałów, które były w tym samym miejscu. Po pierwsze, na wykresie jest to wykres euro-dolara, który jest po lewej stronie. Mamy oczywiście omawianą przez nas formację ramię, głowa ramię, czyli RGR. Natomiast po prawej stronie, gdzie widzimy funta do dolara, widzimy, że mamy formację klina, która została tutaj w tym miejscu wyłamana. To wyłamanie nie było idealne, ale chodzi o to, że wymowa formacji była spadkowa, wymowa formacji RGR również spadkowa i mamy to wzmocnienie. Czyli w przypadku sytuacji, gdy na funcie miałbym sygnał do kupna na euro-dolarze RGR mówiący mi sprzedaj, nie zajmuję pozycji. Rynki są bardzo mocno skorelowane. Dlaczego nie zajmuję pozycji? Dlatego, że na jednej z nich, albo na funcie do dolara, albo na euro-dolarze, formacja się nie sprawdzi. Układ się nie sprawdzi. I to nie jest tak, że RGR jest mocniejszy. Po prostu możemy się nadzieć na fałszywe wybicie. Zwracajcie na to uwagę. Plusem jest to, że są oczywiście statystyki, które możecie śledzić. Tutaj macie link, z którego polecam korzystać, na Bankierzy EU. To jest oczywiście darmowy, jest tam oczywiście darmowy dostęp, gdzie możecie zobaczyć, wpisując na przykład euro-dolara,
z jakimi parami walutowymi jest ono najbardziej skorelowane. Oczywiście wpisujcie te instrumenty, na których na co dzień handlujecie, bo w innym przypadku to w ogóle nie będzie miało sensu. Korelacja waha się od minus 1 do 1, tak? To są wahania korelacji. Jeżeli na przykład euro-dolar, im bliżej minus 1, tym mocniej waluty chodzą do siebie odwrotnie. Czyli jeżeli mamy blisko minus 1, czy sytuację, w której mamy minus 1, tak? I mamy dolara do franka i euro-dolara i ten współczynnik wynosiłby minus 1, to 100% ruchów wzrostowych na euro-dolarze pokrywa się z ruchami spadkowymi na dolarze do franka szwajcarskiego. Im bliżej jedynki, tym waluty chodzą tak samo. Czyli przykład euro-dolar do funta do dolara. Istotnym jest to, żebyście też Państwo zwrócili uwagę na fakt, że euro-dolar i funt z dolarem lubią się rozjechać, czyli ta korelacja wtedy spada. Im bliżej zera, tym możemy powiedzieć, że, czyli im bliżej jesteśmy zera, tym możemy powiedzieć, że nie ma zależności. One chodzą w stosunku do siebie chaotycznie, są nie do wykorzystania. Jeżeli tak jest i na tej stronce albo na stronie, z której wykorzystacie i wiecie, że tam możecie zobaczyć korelacje, one są blisko zera, to te pary, to wam nic nie daje, że będziecie obserwować jeden i drugi instrument. Natomiast jeżeli one są blisko zera, oznacza to, że możecie otworzyć zlecenie na jednym instrumencie i na drugim, dlatego że nie ma tam korelacji, więc to może oznaczać, że i oba wyjdą, i jedno wyjdzie, i drugie nie wyjdzie, oba nie wyjdą. Tutaj już jest kwestia tego pojedynczego instrumentu. Kiedy korelacja się rozjeżdża, to też jest ważne, żebyście o tym wiedzieli i na to zwracali uwagę. Jeżeli mamy euro-dolara i funta do dolara, korelacja się nam rozjeżdża wtedy, kiedy idą dane i jest publikacja danych makroekonomicznych z Wielkiej Brytanii, bo to ma wpływ na wahania funta, natomiast ma mały wpływ na wahania euro i vice versa. Tak? To są sytuacje, w której na tą korelację nie musimy tak mocno zwracać uwagi. Natomiast to na pewno spowoduje, że wasz portfel będzie pięknie, fajnie funkcjonował. Jeżeli zajmujecie pozycję, i to abstrahując od analizy klasycznej, na rynkach skorelowanych, czyli kupujecie euro-dolara i kupujecie funta do dolara i na obu stwierdzacie, że macie tam stop loss na poziomie 1%, to tak naprawdę lepiej dla was jest otworzyć na ryzyku 2% na jednym z tych instrumentów, bo efekt najprawdopodobniej w obu przypadkach będzie taki sam, a przynajmniej macie mniej instrumentów do kontroli. Idźmy dalej. Mamy to wzmocnienie w postaci korelacji i mamy pojęcie dywergencji. Tak, wytłumaczenie, cena idzie w górę, dywergencja pomiędzy wykresem a wskaźnikiem, czyli zdążają w przeciwnych kierunkach siła spadku lub wzrostu. Ok, mamy tutaj mnóstwo odpowiedzi, ja tylko tutaj unormuję i dodam, że w przypadku korelacji nie chodzi o to chwilową sytuację, gdzie wskaźnik, proszę zobaczyć, cena idzie w górę, wskaźnik, to jest akurat MACD, też idzie w górę, cena spada, wskaźnik też spada. Czyli nie chodzi tutaj o to, że wskaźnik nam nie idzie za ceną, tylko chodzi o to, że jeżeli porównacie zachowanie wskaźnika i wykresu cenowego, zobaczycie prawidłowość, że na wykresie cenowym kolejne wierzchołki są na coraz to wyższym poziomie. Natomiast kolejne wierzchołki w tych samych punktach, czyli tutaj jest ważne, żebyście sobie nanieśli te momenty, które analizujecie. Tak? Oj, sekundkę, muszę cofnąć. Oj, jeden. Dobra. Ok. W tych samych punktach, tak? I analizując tą sytuację, możecie stwierdzić, że na tych samych punktach wskaźnik maleje. Ja, jeżeli o mnie chodzi, korzystam z jednego wskaźnika, jest to wskaźnik MACD. MACD, który oczywiście każdy z was w MetaTraderze ma dostępny. I teraz po co nam ta dywergencja? Ona musi nam się pojawiać między lewym ramieniem a głową. To jest takie,
mówiąc po angielsku, must have tej formacji. Musi być ta niespójność, bo to będzie powodowało, że będę miał już pierwsze miejsce do zajęcia pozycji troszeczkę bardziej agresywnej, niż wynikałoby to z samej formacji, dlatego że w formacji RGR ja mam aż 4 możliwości do zajęcia pozycji. Teraz przechodząc do kolejnego, tutaj usuńmy, jak wygląda i gdzie możemy zajmować tą pozycję. Pierwszym miejscem do zajęcia pozycji to jest pierwsza kropka. W oparciu o co tutaj zajmujemy pozycję? Po pierwsze, w tym przedziale mamy formację klina. Oczywiście tu jest wzmocnienie, bo o formacji klina mówić nie będziemy. Generalnie chodzi o to, że linie ograniczające wahania schodzą nam się i to przybiera kształt klina. Czyli mamy po pierwsze klin, a po drugie musi wystąpić dywergencja. Czyli jeżeli na dole mielibyśmy wskaźnik, który nam się waha, kolejne wierzchołki musiałyby być na coraz to niższym poziomie. To daje szansę i daje mi sygnał do zajęcia pierwszej mojej pozycji. To, co jest istotne, to to, że w tym miejscu, czyli w tej pierwszej pozycji, ryzyko tego, że pozycja się nie uda, jest największe. A więc, jeżeli w tym miejscu moje standardowe ryzyko wynosi 2%, czyli nie ryzykuję więcej niż 2% na pozycję, tak w tej na mojej pierwszej pozycji otwieram pozycję, w tej mojej pierwszym miejscu otwieram pozycję tylko i wyłącznie na 0,5% kapitału, czyli jest ona czterokrotnie mniejsza, bo jest sprawdzalność, jest również około połowę mniejsza. To jest bardzo agresywne wejście, które wiąże się często z negacją i tutaj na przykład cena nam zmierza w górę, wylatujemy na formacji klina. To jest pierwsze miejsce, gdzie teoretycznie jeszcze nie macie formacji RGR, ale możecie zająć pozycję. Druga transakcja dokonywana jest na prawym ramieniu. I teraz nie ma szans, żebyście zajęli tą pozycję, nie korzystając z price action. Oczywiście możecie strzelać, że prawe ramię nie pójdzie wyżej, czy nie będzie na przykład kontynuacji, co nie ma nic wspólnego, co nie ma absolutnie nic wspólnego z handlem, a ma wspólne tylko i wyłącznie z hazardem, więc mam nadzieję, że czegoś takiego dokonywać nie będziecie. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby to prawe ramię zakończyło się w okolicach jakichś poziomów lokalnych wsparć bądź oporów, czyli żebym miał ten argument za tym, żeby tam sprzedać. Oczywiście oprócz samego zlecenia, samego poziomu, muszę mieć tutaj jakąś formację price action. Czyli po pierwsze, w tym miejscu, ja nigdy nie wchodzę w oparciu o jedną rzecz, zawsze jest potwierdzenie. W tym miejscu mamy potwierdzenie, bo jesteśmy przy oporze. I druga rzecz, to jest sytuacja, w której pojawia mi się na przykład objęcie Bessy, na przykład spadająca gwiazda, na przykład pinbar, cokolwiek, gdzie mogę zająć moją pozycję. Również jest to pozycja bardzo agresywna, co wiąże się z tym, że ryzykuję na niej nie więcej niż 0,5%, czyli czterokrotnie mniej niż na tej mojej idealnej, docelowej pozycji w oparciu o formację RGR. To, do czego ja zmierzam, to to, żeby utrzymywać pozycję, bo ja tych pozycji nie zamykam. Nie zamykam jedynki, nie zamykam jedynki, nie zamykam dwójki, nie zamykam trójki, w sensie nie zgarniam po trochu, tylko próbuję dodawać pozycję w momencie, gdy moja analiza zaczyna się sprawdzać. Czyli w tym miejscu ja już mam 3 pozycje, a nie jedną, tak? Tylko że ta jest zabezpieczona na break-even, ta jest zabezpieczona na break-even, więc mam bardzo bezpieczny portfel. To oznacza, że w momencie, kiedy zrealizuje się ten zasięg formacji, czyli załóżmy, że to jest 100 pipsów, to ja te 100 pipsów stąd, tak, które się zamknie mniej więcej w tym miejscu, mam od tej pozycji i od pozycji trzeciej, tak? Okej, mam pytania, wysyłając sygnały na konsylium, też wzmacnia Pan sygnał poprzez inne sygnały. Chodzi Panu, Panie Darku, o inne strategie?
typu czy patrzę na przykład na Ichimoku, czy patrzę na SFanda, czy patrzę na Price Action. Tak, oczywiście. Jest to wzmocnienie. Ja nigdy nie wchodzę pod jeden argument. Zawsze są przynajmniej dwa argumenty za pozycją i zawsze jest to wzmocnienie. Czyli jeżeli gram w oparciu o formację odwracającą trend, muszę mieć potwierdzenie w postaci dywergencji. Ja na to zwracam uwagę. Jeżeli chodzi o MACD, bo to jest ten wskaźnik, w oparciu o który ja działam, to są to standardowe parametry, czyli 12, 26, 9. Zalecam, żeby się zapisać po tym webinarze na te sygnały, tak? Tak, dzisiaj fajne było, tam zgarnęliśmy na funcie do dolara, funt do dolara nie był na, nie stosuje ani FIBO, ani nie stosuje fal Eliota. Po pierwsze, już wytłumaczę dlaczego. Dlaczego nie stosuje fal Eliota? Dlatego, że w 2007 roku byłem na szkoleniu dotyczącym fal Eliota i prowadzący powiedział, że głównym argumentem świadczącym za fenomenem tej strategii, za tym czymś pięknym jest to, że każdy biorąc ten sam wykres inaczej widzi falę Eliota. No co ja stwierdziłem, że ja szukam strategii, żeby zobaczyć co inni myślą, a nie, że ja myślę zupełnie, mogę myśleć zupełnie inaczej przy tej samej strategii. To mi nie daje mojej przewagi nad rynkiem, tak? To powoduje, że z fal Eliota nie korzystam, ja je dokładnie znam. I widzę czasami, że idziemy piątką, trójeczka, ABC, mamy korektę nieregularną. Ja to wszystko widzę, bo fale Eliota znam, natomiast ja ich praktycznie nie stosuję. Jeżeli chodzi o zniesienia FIBO, zniesień FIBO jako nie stosuję, nie nanoszę też. Nie mówię, że one nie są skuteczne, natomiast w przypadku zniesień FIBO niestety ile osób, tyle różnych potencjalnych sposobów rysowania tych zniesień. Natomiast generalnie chodzi o to, że w przypadku FIBO z tym, z czym według mojej oceny warto działać, to są węzły Fibonacciego. Oznacza to, że rysujemy różne opcje z Fibonacci i patrzymy, gdzie te poziomy nam się grupują, czyli gdzie jest ich najgęściej. Wtedy warto z tych węzłów korzystać. Już piszę. Jeżeli chodzi o MACD, to są ustawienia 12, 26, 9. Jeżeli korzystacie z MetaTradera 4, to tak naprawdę to są te parametry, które automatycznie Wam wyskoczą. Dlaczego tak robię? Dlatego, że chcę widzieć to, co widzi większość, a większość w ogóle nie kombinuje z parametrami. To nie ma być system, który polega na tym, że dostosujecie, badacie tu 13,26,9, 15,26,9, wow, z ujemnego systemu zmieniłem ten jeden parametr, przejdę i system nagle zaczyna zarabiać. To słuchajcie, jeżeli zmiana parametru powoduje, że zaczynam zarabiać zupełnie inaczej, czyli zaczynam zarabiać, czy przestaję tracić, to ten wskaźnik wrzucam do kosza, bo on się dostosowuje do danych historycznych. On mi się nie przyda. On ma stanowić dla mnie filtr, tak? Natomiast najważniejsza jest cena. Dina Polego nie stosuje. Jeżeli chodzi o mnie, bo ja pierwszą transakcję, jaką dokonałem, to dokonałem w wieku 14 lat na rachunku mojego wujka, czyli ten staż pracy mam już moim zdaniem bardzo duży, jeżeli chodzi o polski rynek, to przejechałem mnóstwo potencjalnych systemów transakcyjnych, a okazało się, że najlepszym dla mnie był ten, który pierwszy, od którego rozpocząłem, czyli John Murphy, analiza klasyczna rynków finansowych i można to zobaczyć. Jeżeli chodzi o dane makro, zwracam uwagę na kalendarz na takiej zasadzie, że nanoszę sobie pionowymi liniami te momenty, kiedy będzie publikacja danych. Nie analizuję danych makroekonomicznych z dwóch przyczyn. Po pierwsze, na rynku walutowym dane makroekonomiczne, czy też reakcja rynku, nie jesteście w stanie ocenić, czy wcześniej odbywało się dyskontowanie tych danych, czy też nie, dlatego że musicie przeanalizować tak naprawdę gospodarki. W przypadku rynku akcyjnego jest o tyle łatwiej, że musicie przeanalizować daną spółkę, czyli mniejszy podmiot niż patrząc globalnie. Handel na danych
to tak naprawdę jest handel, w moim ujęciu, handel loteryjny, chyba że korzystacie z jakiegoś mega fajnego narzędzia. One mocno namieszają, tak, oczywiście, tylko że one i jeżeli ja widzę jakąś formację, czyli w naszym przykładzie, tutaj mam ten mój impuls, mam układ, że on powinien iść w dół, ja mam wystawione zlecenie typu sell stop oczekujące w tym poziomie, jeżeli ja wiem, że o 14.30 idą non-farm payrollsy, to najprawdopodobniej na tych danych moje zlecenie wejdzie, bo wtedy będą największe ruchy na rynku, ale nie patrzę na to, czy one będą lepsze, czy prognoza ma być gorsza, dlatego że po pierwsze nie mam żadnego, na to jak analizuję wykaz mam wpływ, na to jakie dane będą, nie mam wpływu, to są tylko i wyłącznie prognozy, przewidywania i niestety to, co ciągnie początkujących, to, żeby zajmować pozycje, bo poszły lepsze dane, bach, wchodzimy. No tak się nie robi, tak absolutnie proszę nie robić. Oczywiście w momencie, kiedy mam otwartą pozycję na rynku, czyli na przykład na tym RGR-ze mam zajętą pozycję krótką i jest ona powiedzmy na plus 5 zaledwie pipsach, bardzo często decyduje się na to, żeby tą pozycję zamknąć przed danymi i otworzyć po danych. Dane najczęściej są takim spustem, ale jeżeli moja technika danych nie wyprzedza, tak, a klasyka chodzi o to, że ona mi pokazuje, gdzie ten impuls ma być, to wtedy dane oczywiście, że potrafią wyczyścić stopy. De facto to powoduje, że ja naprawdę bardzo rzadko mam otwartą pozycję na danych. To nie o to chodzi. Bardzo często przesuwam na break-even wcześniej, czyli mam plus 20, ale mimo wszystko przesuwam na plus 2 pipsy. Z tą świadomością, że na 90% ja wylecę z tej pozycji. Ale jak nie wylecę, to zarobię tam 150. Jestem bezpieczny. Natomiast jeżeli nie jestem w stanie się zabezpieczyć i nie mam tak dużego zysku, bardzo często decyduję się na zamknięcie pozycji przed danymi. Tak jest zdecydowanie bezpieczniej i szukajcie takiej techniki, która potrafi Wam to wzmocnić, tak? Czyli potrafi Wam wyprzedzić dane. Nie możecie być na łasce danych, bo tak naprawdę to nie będzie inwestowanie, tylko loteria. Przykład danych, dobrym przykładem jest chociażby sytuacja CD Projekt, które wydało Wiedźmina, każdy o Wiedźminie słyszał, świetna gra, osobiście nie grałem, natomiast z ocen można tak stwierdzić, zresztą po wynikach finansowych spółki również. I teraz pytanie, ukazuje Wam się bardzo dobry raport, że sprzedaż wyszczeliła w górę, spółka mega dużo zarobiła. I co Wy robicie? Kupujecie akcje czy sprzedajecie akcje? Co byście w tej sytuacji zrobili? W przypadku większości osób one kupiły wcześniej, bo liczyły na dane, więc na pozytywne informacje, że gra wydaje. Tak, sprzedaje, ale to jest kwestia tego dyskontowania. I teraz pytanie, co w przypadku gospodarki, czyli dużo szerszego pojęcia. No oczywiście łatwo się mówi, że sprzedaje, natomiast tu jest oczekiwania są takie, że a co jeżeli będą kolejne jeszcze lepsze, tak? Natomiast przykład non-farm payrollsów. Pojawiają się gorsze od oczekiwań, tak? Większość reaguje bardzo szybko, powiedzmy sprzedając, tak? A za chwilę, za dwa dni jest komunikat w związku z gorszymi non-farmami, decyduje się Fed na zmianę polityki pieniężnej i w rezultacie czego mamy odpał w drugą stronę. Nie jesteście w stanie się na to przygotować, tak? Sytuacja z 15 stycznia tego roku, gdzie było uwolnienie kursu minimalnego na parze euro-frank, co wyczyściło bardzo dużo osób, nie tylko na eurofranku, ale na parach w ogóle z frankiem szwajcarskim, gdzie faktem część brokerów wcześniej wysłała informację, że dźwignia finansowa na instrumentach z frankiem zostaje zmniejszona, co oznaczało, że oczekują większych wahań, ale większość czegoś takiego nie oczekiwała. Większość informacji, które z rynku napływa, one są już po fakcie, one są bezużyteczne. Piszcie sobie, i to gorąco polecam,
Ed Seikota. Ed Seikota, wpiszcie sobie na YouTubie i wyskoczy Wam świetna piosenka o 5 zasadach, jak handlować... Oj, zaraz, nie, chyba napiszę to na czacie, tak będzie łatwiej. Ed Seikota, jak handlować na danych, tak? Tam jest ewidentnie powiedziane, że hot news, tak, czyli gorące nowości, wyrzucam do kosza. W ogóle z tego nie korzystam. To jest piosenka, od której zaczynajcie dzień. Mówię o tym w 100%, bo ja od niej zaczynam. Wróćmy teraz do tego naszego głównego tematu. Aha, to co jest istotne jeszcze i to co Wam powiem z mojego doświadczenia, bo już na rynku handluję ponad 12 lat, jest to, że technika, z której korzystacie, to jest 20% sukcesu. 80% sukcesu to jest zarządzanie kapitałem z psychologią. Tam jest ten core i to świetne, tam leży zysk. Dlatego tak często sprzedaje się metodę, a już psychologią czy zarządzaniem kapitałem ludzie się i traderzy się nie zajmują. To jest ten moment, w którym powinniście sobie też z tego zdać sprawę. I teraz podam Wam kilka zasad, które mam nadzieję, że sobie zapiszecie i je będziecie stosowali. Oczywiście możecie zobaczyć, jak to wygląda na moich sygnałach transakcyjnych. Zalecam je śledzić i zobaczyć, jak ten mój warsztat wygląda, żeby nie być gołosłownym. I to zarządzanie kapitałem, które ja stosuję na swoim rachunku. Po pierwsze, nigdy nie zwiększajcie pozycji stratnej, tak? Czyli poszła w drugą stronę, a Wy jeszcze dokładacie. Co to oznacza? Pomyślcie, wasza analiza się nie sprawdziła, a wy dalej w to brniecie. Tak? To jest najgorsza rzecz, którą możecie zacząć robić, jeżeli nie zdajecie sobie sprawy z tego, na czym polega zarządzanie kapitałem. Kolejna rzecz jest taka, że ja bardzo często, nie na sygnałach, ale na swoim koncie, staram się robić dokładki. Czyli jeżeli sprzedałem i była formacja RGR, szukam kolejnego miejsca, gdzie mogę gramy na tylu parach, ile jesteście w stanie analizować. Jedno mnie śmieszy zawsze, że spotykam traderów, który mówi, że ja dokładnie wiem, jak się zachowuje EDEK. I ja handluję tylko na euro-dolarze. Nie, jeżeli chodzi o generowanie moich sygnałów, ja z autoczarki sprawdzam tylko i wyłącznie co kwartał, czy zmieniła się skuteczność sygnałów. Korzystałem około ponad 2 lata temu, natomiast nie jest to zbyt dobre narzędzie do wykorzystania. Zdecydowanie lepiej mi szło, gdy te formacje sam szukałem i sam analizowałem rynek. Jeżeli chodzi o formacje, i to jest bardzo fajna rzecz w formacjach klasycznych, nieważne na jakim rynku handlujecie, czy jest to rynek akcyjny, czy są to CFD na akcje, czy jest to rynek Forex, te formacje muszą się sprawdzać również na innych rynkach, bo nie jest to zwykłe rysowanie się jakiegoś układu, tylko to jest odzwierciedlenie psychologii, psychiki tłumu, a psychika tłumu wszędzie jest taka sama. To jest plus tego systemu. Dlaczego jest przykład? Ja w momencie w 2008-2009, czyli gdzie mieliśmy kryzys związany z rynkiem nieruchomości, upadkiem Lehman Brothers, na rynku akcyjnym nie otrzymywałem żadnych sygnałów do dokonywania pozycji długich. Dostawałem sygnały na sprzedaż, natomiast generalnie nie byłem w stanie ich wykorzystać, tak? To się sprawdza na rynku akcyjnym, to się sprawdza na rynku walutowym. Im więcej instrumentów, tym łatwiej znajdziecie fajny i taki książkowy sygnał, bo jeżeli śledzicie 3-4 i stwierdzacie, że szukacie RGR, to ja Wam gwarantuję, że Wy w końcu ją znajdziecie, tylko że będzie to naciągana formacja. Ja się nie ograniczam co do instrumentów. Oczywiście mówimy tutaj o instrumentach płynnych, tak? Czyli ja nie mówię tutaj o randanie południowoafrykańskim, gdzie się pojawiają kosmiczne luki, tylko w granicach rozsądku i liczę na to, że ten rozsądek w tym obszarze u Was jest, tak? Mam taką gorącą nadzieję.
że tak to u Was też wygląda. Generalnie z praktyki wychodzi mi, że jeżeli chodzi o rynek walutowy, to śledzę od 20 do 25 instrumentów dziennie. Jeżeli nauczycie się tej strategii i nie będziecie schodzić na H1, ja na trading czy na analizę poświęcam pierwsze 25 do 30 minut maksymalnie dziennie, tak? A później H1 zmieniają mi się tylko co godzinę. Więc ja wykres oglądam tylko co godzinę, a czasami nawet co 2-3 świeczki, bo w moim przypadku jedna świeczka, czyli jedna jaskółka wiosny nie czyni. Tak? Ja potrzebuję, i to jest fajne w klasyce, ja nie jestem niewolnikiem wykresów, tylko spokojnie mogę prowadzić swój portfel de facto za ręce. Ja tutaj wpisałem, że nie przekraczamy 3% dostępnego kapitału. 3% ryzyka na pojedynczej pozycji to jest niezwykle dużo, więc im mniej dla Was, a startujecie, jeżeli jesteście początkującymi, tym lepiej, bo konta nie wyzerujecie, a zrobicie jak najwięcej transakcji na tym kapitale, co znaczy, że zbierzecie fajne doświadczenie. W oparciu o formację nie zajmujemy więcej niż 4 pozycji. W przypadku jeszcze formacji RGR, ona powinna być autonomiczną, niezależną strategią, czyli w przypadku formacji RGR i tych 3 wzmocnień nie dodawajcie tam już nic innego, nie dodawajcie Tinapolego, nie dodawajcie FIBO, nie dodawajcie Eliota, skuteczność maleje, odpada Wam dużo formacji, po prostu tego jest zbyt dużo, żebyście mogli w oparciu o to zagrać. Oczywiście to, że mówimy o tym, że to jest autonomiczna strategia, nie wyklucza tego, żebyście szukali innych formacji na tym samym rachunku handlowym. Tak? To siebie absolutnie nie wyklucza. Chyba że chcecie mieć naprawdę tak czyściutko fajny statement tylko pod tą formację, no to rzeczywiście wtedy osobne konto i osobno handlujecie. Tu jest ten zapis, nie więcej niż 5%, natomiast mam nadzieję, że handlować będziecie zdecydowanie bezpieczniej i zanim wejdziecie na konto realne, troszeczkę w oparciu o konto demonstracyjne tych zleceń złożycie. Przejdźmy do kolejnej formacji, tej, która pojawia się zdecydowanie częściej. Teraz jeżeli popatrzymy na formację trójkąta, formacja trójkąta, tutaj wróćmy do statystyk, Mamy ją tutaj, triangle. Jeżeli zobaczycie, patrzcie, w przeciągu ostatniego roku, to jest łączna liczba formacji, która pojawiła się na rynku walutowym, gdzie analizowaliśmy 50 par walutowych, czy gdzie analizowane było 50 par walutowych. Proszę zobaczyć, większość i popularne były już te, które pojawiały się w liczbie 3000. 3000, 3000, 3000. Tak, to były mega popularne. Natomiast formacja trójkąta pojawiła się aż 16 tysięcy razy, z czego 10 680 układów okazało się zyskownych, czyli mamy skuteczność 64%. I teraz większość powie, dlaczego mówimy o tej formacji, skoro ona jest tak mało skuteczna. A, bo de facto, jeżeli popatrzymy z perspektywy na przykład ostatniego roku, ja na moim portfelu więcej zarobiłem handlując w oparciu o trójkąty, niż w oparciu o formację głowy z ramionami. Dlaczego? Dlatego, że zagrałem raz na formację głowy z ramionami, zarobiłem powiedzmy 100 pipsów, tak? A w tym czasie pojawiło mi się 30 trójkątów, z czego połowa była stratnych, połowa zyskownych na około 20 i już mam 600, tak? Ta częstotliwość pojawiania się formacji powoduje, że warto na nią zwrócić uwagę, tym bardziej, że jako osoby początkujące najprawdopodobniej najczęściej na wykresie widzieć będziecie właśnie formację trójkąta. Jak formacje trójkąta się przedstawiają? Tutaj oczywiście jeszcze pokażę Wam statystyki dotyczące tego. Formacja bull to jest formacja zapowiadająca wzrosty, formacja bear, czyli niedźwiedzia, zapowiadająca spadki. W przypadku trójkąta, o dziwo, ta proporcja, tutaj jest różnica aż 4% na korzyść
wzrostów, natomiast de facto przy moim portfelu to nie odgrywa żadnej znaczącej roli i pewnie w Waszym przypadku będzie podobnie. Jak ta formacja wygląda? No tutaj bez praktycznie kombinacji, żeby jak najszybciej przejść na wykresy, bo czas nas goni. Jeszcze zobaczmy tutaj z perspektywy interwałów. Na M30, tak, i na H1 formacja trójkąta jest najskuteczniejsza. Czyli ta H1 znowu jest fajną rzeczą. Co więcej, przez stosowanie H1 nie musicie cały czas przed wykresami ślęczeć. To jest mega atrybut, tak? I mega duży plus, bo wy bardzo często szukacie, żeby jak najwięcej tych sygnałów było, bo jesteście niecierpliwi, natomiast nie o to w handlu chodzi. W formacji trójkąta mamy cztery rodzaje, to nie podlega żadnej dyskusji. Mamy formację trójkąta symetrycznego, czyli wahania ograniczone są dwoma liniami, które schodzą do apexu. Apex to jest punkt łączący. To jest apex, to jest apex, to jest apex. Ona zapowiada kontynuację, czyli jeżeli przed tą konsolką były wzrosty, powinny być wzrosty. Jeżeli przed tą konsolką były spadki, to wybicie powinno być w dół. To jest formacja, która będzie się pojawiała i w trendzie wzrostowym, i w trendzie spadkowym. Czyli w obu przypadkach będziemy mogli ją rozegrać. Formacja trójkąta zwyżkującego jest typową formacją dla trendu wzrostowego i chciałbym, żebyście ją wykorzystywali tylko w przypadku, gdy dokładnie poznacie, że tak, to jest trend wzrostowy. To jest mega fajna formacja, dlatego że dokładnie zaznaczony jest opór i zwykle ten trójkąt zwyżkujący jest skuteczniejszy niż formacja trójkąta symetrycznego. Trójkąt zniżkujący dla spadków, czyli w momencie, gdy wchodzimy w konsolkę, sprzedajemy po wybiciu z trójkąta. Natomiast czwarta formacja, którą zostawiłem na sam koniec, jeżeli ją widzicie, zaobserwowaliście na rynku, uciekacie z tego rynku, zamykacie wykres, nie handlujecie. Oznacza to, że to jest formacja trójkąta rozszerzającego się, czy też trójkąta odwróconego. Oznacza to, że rynek został wytrącony z punktu równowagi. Kolejne dołki, wierzchołki są wybijane, tak? Mamy konsolidację, bo to się nazywa konsolidacja, bo nie mamy układu kolejnych dołków wierzchołków rosnących czy kolejnych dołków wierzchołków spadających. Natomiast tutaj to jest po prostu czyszczenie stop-lossów. Czyli już jeżeli w tym miejscu rozpoznacie, że jest to formacja trójkąta rozszerzającego się, na tydzień spokój z tym wykresem, żeby zobaczyć, żeby po prostu ta cena z powrotem wróciła do poziomu równowagi. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli popatrzymy na stricte na... Oj, sekundkę. Mam mały problem. Mam nadzieję, że go szybko rozwiążę. Okej. Sekundkę. Pokażę teraz platformę, czyli w oparciu o te formacje trójkąta, formacje RGR, czy też w ogóle w oparciu o sygnały klasyczne, pokażę Wam, jak interpretuję. Oczywiście całe dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, będzie dla Was udostępnione, wysłane na maila. Już przejdźmy do platformy. Oczywiście jest to platforma dzisiejszego organizatora. W związku z tym, że będę mówił o zajmowaniu pozycji, czy też jakąś pozycję zajmę, to oczywiście platforma jest kontem demo. Jeżeli byłoby to konto realne, to jest to nic innego jak rekomendacja, gdzie mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a więc te zlecenia, które tutaj są, jeżeli one, oczywiście ja je sobie na konto realne skopiuję, natomiast do naszej prezentacji wykorzystujemy konto demonstracyjne. Ja odpalę teraz naszą platformę i już zaraz zaprezentuję, jak to de facto w moim przypadku wygląda. Zobaczmy, od głównej pary walutowej przejdziemy, ja Wam dokładnie zaprezentuję, jak ten mój warsztat
wygląda. Zwykle zwracam uwagę na dwa interwały, czyli jest to interwał dzienny, później przeskakuję sobie na H1. Na interwał dzienny zwracam uwagę zwykle tylko i wyłącznie w poniedziałki, żeby zobaczyć, jak wyglądają tendencje średnioterminowe. Układ mamy i zaczynamy od interwału dziennego na euro-dolarze, czyli pierwsze trzy widzę jakąś formację. Część osób może powiedzieć, Dawid, tutaj jest widoczna i można powiedzieć o formacji podwójnego dołka. Można o formacji podwójnego dołka mówić wtedy, gdy różnica pomiędzy poszczególnymi tymi poziomami, ona nie będzie przekraczała nam, nie będzie nam przekraczała 5% całej wielkości formacji, czyli jeżeli formacja ma mniej więcej zasięg 520-40 pipsów, to odległość między poszczególnymi dołkami nie powinna przekraczać 25. Tutaj ta odległość wynosi 60, więc o formacji podwójnego dołka nie możemy tutaj mówić, a więc nie ma tego syndromu, że trend jeszcze odwracamy. Proszę zobaczyć, to co było fajnym sygnałem, fajnym komunikatem. Mamy dywergencję, a dywergencja nam mówi, uwaga, tendencja, która jest, ona jest tutaj troszeczkę niżej, o, tendencja, która jest, ona nie jest zdrowa, tak? Czyli powinna być korekta. Ta korekta, czy też znajdujemy się teraz w korekcie, natomiast to, co możemy sobie wyznaczyć, to część osób na pewno wyznaczy ograniczenie w tej strefie, tak? I może pociągnąć w oparciu o ten podwójny dołek. Mamy konsolkę, mamy zwykłą konsolkę na D1 z linią jeszcze taką krótkoterminową trendu. Tak? Nie mam tutaj bezpośrednio sygnału z formacji. Zobaczmy na H1. Na H1 i to, co mogę rozegrać, to, że mamy potencjalnie formację podwójnego dołka, podwójnego wierzchołka, przepraszam, najmocniej. Tu jest minimum tej formacji, tu jest maksimum tej formacji i pokażę teraz, jak takie zlecenie w oparciu o formację podwójnego wierzchołka powinno zostać wystawione. To jest euro-dolar, a więc tak, nad 5 pipsów, nad stop lossem wrzucam zabezpieczenie, czyli robimy nowe zlecenie, stop loss, zawsze wystawiam zlecenie oczekujące. Jest to stop. Albo sell stop, albo buy stop. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie istotne jest to, żeby złapać impuls. Ja nie gram na buy limitach, na sell limitach. Dla mnie to jest nie do wykorzystania, bo ja nie chcę złapać idealnie na wierzchołku, ja nie chcę złapać idealnie na dołku. Tak? Bo takie sytuacje i to, że szkoleniowcy bardzo często pokazują wam, że tak się da, powoduje, że szukacie i polujecie na wierzchołki i dołki. Ja chcę mieć pewność, że podłączam się pod impuls i podłączam się pod pewną tendencję. Stąd to zlecenie typu sell stop. Dwa pipsy poniżej, bo sprzedaję, czyli jest to po tej cenie, po której rysowany jest nasz WKF, czyli 1.0948. Tu będzie zajęcie pozycji krótkiej. Ze stop lossem 1.01092, tu jest mój stop loss. De facto, jeżeli ktoś handluje w oparciu o formację podwójnego wierzchołka, to jest to formacja o schemacie 1:1, czyli ryzykujemy 70 pipsów po to, żeby zgarnąć 70 pipsów. Teraz pokażę wam coś bardzo fajnego. Bardzo często jest tak, że tej formacji 1:1 naniosę na chybił, trafił tutaj poziom i wy możecie zobaczyć, że mamy tak, układ tutaj 70, tu jest mniej więcej te 70, które się pokrywa fajnie z tym pinkiem, z lokalnym dołkiem, a więc mogę takie zlecenie z moim take profitem na poziomie 1.08792 wystawić. Wystawiam zlecenie typu sell stop, ono się nam powiodło, tak? Ja je usunę teraz w linię, żeby wam je pokazać dokładnie. I to jest zagranie w oparciu o formację podwójnego wierzchołka. Czy widzicie tutaj coś fajnego? Bo jest jeszcze tutaj jeden fajny aspekt. Kolejne wierzchołki są rosnące. Kolejne wierzchołki na MACD, one tutaj opadają. Fakt, jeszcze tutaj się nie zakończyło budowanie tego wierzchołka, ale de facto jest sygnał na to,
że powinniśmy polecieć w dół. W momencie, gdy poziom, przepraszam, że wychodzę poza temat RGR, ale chciałbym, żebyście też wyciągnęli coś z bieżącej sytuacji. Mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza. W momencie zajęcia pozycji, czyli jeżeli dojdzie do tej sytuacji, że bak, wchodzi zlecenie, to przesuwam zlecenie stop loss nad świeczkę wybijającą, czyli powiedzmy, tutaj będzie bach, zaczną się spadki, to ja szybko ograniczam ryzyko nad tą świeczkę, która zaczyna wybijać mi w dół i wychodzi na to, że z 1 do 1 robi mi się ryzyko powiedzmy 3 do 1 na korzyść zysku. Tak, to jest dość istotna rzecz. Tak wyglądałoby to ze schematu na euro-dolarze. Jeżeli doszłoby i najpierw cena dojdzie do mojego stop lossa, oczywiście bez pozycji, bo ja pozycji otwartej nie mam, mam tylko zlecenie oczekujące, takie zlecenie z mojej platformy, czy też z platformy usuwam. W przypadku formacji podwójnego wierzchołka, ja tutaj mogę wrócić do prezentacji, zaraz Wam pokażę, z perspektywy ostatniego roku, od bieżącego slajdu sobie zróbmy. Zobaczcie, że tutaj ta formacja podwójnego wierzchołka double top, tak, ona ma 73% skuteczności połączone z dywergencją, czyli mogę powiedzieć, że otwierając aktualną pozycję, czyli to, co możecie zobaczyć na platformie, otwierając tą pozycję, mam 70 czy ponad 70% szansy na to, że moje zlecenie wyjdzie. Oczywiście może nie wyjść, natomiast generalnie, jeżeli będziecie mieć 10 takich pozycji, 7 powinno być zyskownych, zgodnie ze statystykami. Jeżeli oczywiście robicie wszystko poprawnie. Idąc dalej, zobaczmy funta do dolara. Tutaj aktualnie pozycji żadnej mieć nie będę. Dlaczego? Dlatego, że już tą pozycję dzisiaj zamknąłem. Była to pozycja krótka. Ona była oczywiście w sygnałach. Było to zajęcie pozycji w tym miejscu, zamknięcie w okolicach chyba właśnie dokładnie teraz 100 pipsów, czyli tych, w których się znajdujemy teraz, ze stop lossem nad wierzchołkiem. Take profit był zdecydowanie dalej, ale jestem głównie day traderem, a więc nastąpiło zamknięcie na ponad 100 pipsach. I bardzo często, i to jest też fajna rzecz w przypadku, gdy przeczytacie książkę Martiego, widzicie, tutaj mamy fajny, horyzontalny poziom. Coś, o czym Zbigniew Wieczorek, nasz analityk, często powtarza i na co zwraca uwagę. Te wierzchołki powstały w świetnych miejscach. A na co ja zagrałem? Proszę zobaczyć. Tą świeczką tutaj atakowany był opór. Na poziomie 1,5673. Z układu dziennego, tak, wychodzi na to, że ja mam, i to jest teraz istotna rzecz, mam potencjalną formację RGR. Czyli to było jeden z typów zagrania w oparciu o formację. Linia szyi jest wzrostowa. Tutaj mamy pytanie. Nie, 100 pipsów to nie jest, w zależności od pary walutowej, tak? Kwestia jest tego, jak dużą pozycję otworzyliśmy, jak dużą zamknęliśmy. Jeżeli ktoś handluje na H1, to zwykle stop lossy są od 30 do 50 pipsów, to jest taki standardowy stop loss, a take profit waha się od 100 do 200. To jest taki standardzik, w rezultacie czego ja gram takim spokojnym swingiem, nie muszę podejmować żadnych jakichś pochopnych decyzji. I teraz tak, zobaczcie. Jeżeli słuchaliście, mam nadzieję, że słuchaliście uważnie, to jest to drugi typ, tutaj zagrałem, jest to drugi typ zagrania w oparciu o formację RGR, tak? Czyli tutaj wcześniej można było zagrać na klina, a ja zagrałem pod symulację tego prawego wierzchołka. Czy mogłem zagrać? No zobaczcie tą strefę. Nie zagrałem z ręki, tylko zagrałem sell stopem. W momencie, kiedy cena atakowała, a wiem, że jestem w RGR-ze, powiedziałem tak, ok, jeżeli zanegują to wybicie, czyli zanegują tą świeczkę ładną wzrostową, ja sprzedaję, a tak się nie udał. Ludzie zaczynają odwracać. W rezultacie czego tu mi powstał piękne objęcie Bessy, połączone z faktem, że na większym interwale mam RGR-a. Czyli to, o czym mówimy dzisiaj.
Jeżeli nie ma żadnych pytań, w takim razie życzę udanej jutrzejszej sesji i jeżeli czas pozwoli, czy będziecie chętni, do usłyszenia w przyszłości. Udanego handlu.